Taka piękna złota koroba. Witamy bardzo serdecznie na wernisażu. Dziękujemy za takie świetne przybycie. Mam taki pomysł na niekonwencjonalne rozpoczęcie. Kto pamięta, co tam było wcześniej? Ciuchu, właśnie tak. Nie wygląda zupełnie inaczej, to dzięki staraniom Konstytucji Pokory i pani Bożeny Majewskiej. Trochę więcej o tym miejscu, pani dyrektor. Stwierdziliśmy, że zrobimy żywy obraz tego, co się dzieje w Ośrodku Kultury Ochoty. Poprosiłam zarząd mamy na razie to pomieszczenie na miesiąc, żeby poprzez szyby docierać do mieszkańców, co się w ogóle w ośrodku dzieje. Mamy dwie wspaniałe pracownie i tutaj nawiązuję do dzisiejszego dnia. Jedną to jest magazyn sztuk, którą prowadzi Asia Malinowska i drugą pracownię ceramiczną, anglową, którą prowadzi Małgosia Rojec. I chcieliśmy zaistnieć też w tej przestrzeni naszej, pokazując wasz dorobek, bo to mówię do wszystkich, tak? Wasze prace, wasze dokonania, wasze pasje, jak potraficie się rozwijać, a my tylko jesteśmy taką małym dodatkiem, tak? Czyli postanowiliśmy dać wam przestrzeń, w której możecie pokazać to też innym. Jak będziecie wychodzić, chcecie coś napisać od siebie i je przypiąć do tablicy, albo zostawić jakiś ślad, że tu byliście, to nam to pozwoli później w rozmowach z zarządem o przyznanie nazwy różnych dzielnic. Dzielnica Ochota chyba słynie z tego, że jeżeli chodzi o kulturę, jest dosyć aktywna i cały czas coś wymyślamy nowego, żeby istnieć i żeby dostosować się do państwa potrzeb, bo po to jesteśmy. Już nie przedłużając, dziękuję moim pracownikom, bo to dzięki nim możemy tu podziwiać tak wspaniałe prace i tyle osób tutaj gości. Dziękuję bardzo. Ten rok jest taki wyjątkowy, ponieważ mamy same pracowite mrówki i wierzycie, ale te wszystkie obrazy są z tego roku. Większość jest z października, więc naprawdę są bardzo pracowici. Chciałam podziękować Joli Marzu, tutaj jest Jola, a ona reklamuje swoim obrazem, który jest dawno, to miejsce. To też jest świeży, świeżo namalowany obraz z popędzelka wytopienia. Super, na pewno się tu będzie działo dużo, dużo więcej i mam nadzieję, że... Pana burmistrza, albo po prostu odwiedziny na naszym profilu facebookowym i naszej stronie będą mile widziane, także zapraszam. A ja chciałam podziękować swojej mistrzyni, pani mistrzyni, za to, że jest, to, że możemy spojrzeć. Tutaj widzę prace, które zostały stworzone pod okiem Kasi Saniewskiej, Gorej Opadowa i Jacka Malinowskiego. Także nie jestem wykonana. Ale ich godnie nie tak, i natomiast dzisiaj ich tutaj nie ma, ponieważ mamy imprezę Noc Zadychek i oni pracują wieczorem. Serdecznie zapraszam. Prosimy o wchodzenie i polubienie strony pod okiem. Dziękujemy. Teraz możemy oglądać. Dziękujemy za pierwsze komentarze. Będziemy chcieli pokazać to panu burmistrzowi. Przy okazji chciałam powiedzieć, że 6 grudnia będą tutaj Mikołajki. Będzie to akcja charytatywna razem z takim klubem komediowym Klancyk. Także zapraszamy. Będzie to też okazja, żeby wesprzeć pewną akcję charytatywną. O
której jeszcze poinformujemy, o szczegółach będziemy informować. 6 grudnia zapraszamy również tutaj i dziękujemy za komentarze. O 20. O 26. Pensando que aquí la ciudad estaba vacía, que no había gente, porque era normal. Bueno, en el centro sabes, cuando sales así como de paseo turístico.